Hrabia, panicz młody, wielkiego domu dziedzic, powabnej urody, już trochę zakochany. Cóż, może się zmienić potem, czy szczerze kocha, czy się zechce żenić z kobietą kilku lat starszą, niebogatą. Czy mu krew nie pozwolą, co świat powie na to? Hrabia pan, zmienię w gustach, są ludzie majętni. Hrabia blondyn, blondynie nie są zbyt namiętni. Co? A Tadeusz, prostaczek, podciwa chłopczyna, prawie dziecko, raz pierwszy kochać się zaczyna. Wildowany, niełatwo zerwy pierwsze związki, przy tym plamie ma już obowiązki. Lecz co powiedzą ludzie? Można im zejść z oczu. W inne strony wyjechać, mieszkać na uboczu, lub co lepsza, wyniesie całkiem z okolicy. Na przykład zrobić małą podróż do stolicy. Młodego chłopca na świat wielki wyprowadzić, kroki jego kierować, pomagać mu radzić, serce mu kształcić, mieć nim przyjaciela, brata. Nareszcie użyć świata, póki służą lata. Warto by też pomyśleć o hrabiego losie. Czy by się nie udało podsunąć mu Zosię? Nie bogata, lecz za to urodzeniem równa. Jeżeli by do skutku przyszło ożenienie, w ich domu miałabym schronienie na przyszłość. Ja, krewna Zosi i hrabiego swatka. Dla młodego małżeństwa byłabym jak matka.